Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Dzisiaj jesteśmy u kolegi Dominika Palarskiego. U kolegi Dominika w tym roku byliśmy podczas jednego lotu. Lot ten był wtedy bardzo udany dla kolegi. A teraz, kiedy właśnie w niedzielę zakończył się już sezon lotów gołębi dorosłych, kolega Dominik jest bardzo zadowolony, ponieważ zdobył tytuł mistrza oddziału. Ale więcej o tytułach, które zdobył w tym roku i jak mu ten sezon poszedł, powie nam kolega Dominik. Proszę bardzo. Dzień dobry, witam wszystkich hodowców. No, sezon miałem udany, oprócz dwóch maratonów, bo dwa maratony mi nie wyszły w tym sezonie, ale wszystkie loty udało się zwyciężyć. Miałem 6 razy pierwszego gołębia, tam z kilkunastominutowym wyprzedzeniem. Do tego zrobiłem mistrzostwo oddziału z całości i mistrzostwo oddziałów typowanych. No, teraz czekamy na sezon gołębi młodych. Właśnie przy tej okazji, co jesteśmy w gołębiach młodych, to pokażmy przed kolegą Dominikiem. Mamy tutaj różnego rodzaju produkty, które przy lotach gołębi młodych kolega Dominik stosuje. Jak dokładnie będzie je stosować trzeba, jak można się w nie zaopatrzyć i więcej o tych samych produktach, o planie całym lotowania gołębiami młodymi, poprosimy właśnie teraz kolegę Dominika, żeby nam powiedział, bo nierzadko się zdarza, żeby mistrz swoje, że tak powiem, tajemnice hodowli, tajemnice prowadzenia tej hodowli, prowadzenia gołębi przede wszystkim młodych do lotu tak szeroko omawiał. A tutaj kolega Dominik nam właśnie teraz o tym dzisiaj opowie. Proszę bardzo. Chciałbym właśnie przedstawić cały program lotowania na gołębie młode, bo kto u nas bierze produkty, to każdemu muszę to samo mówić. A teraz powiem szczegółowo wszystko, kto jak ma robić, w jaki dzień. Na początku zaczynamy przed sezonem lotowym. Teraz najlepiej, ja już u siebie zrobiłem kurację środkiem totalną dezynfekcją. Zobaczmy go od razu tutaj. Total dezynfekcja. Jest to środek, który działa na żółty guzek, kokcydiozę, salmonelozę i drogi oddechowe. I po tym robiłem, tym kuracją robiłem 5 dni. 5 gram na 1 litr wody. To już tą kurację mam za sobą. Po tym od razu zasiedlałem gołębie probiotykiem. Przez 3 dni na karmę. Jedną łyżkę na kilo karmy. Żeby zasiedliła się bardzo dobrze flora bakteryjna, ponieważ antybiotykami wyjaławiamy wszystkie dobre bakterie, a później takim probiotykiem zasiedlamy i gołębie mają już zdrowe kultury bakterii, które walczą jakby jakaś inna, w razie inna choroba przyszła. To jest to, co robimy na początku. To jest to, co robimy. To już powinniśmy mieć za sobą, tak? Tak, to już mam za sobą. W tej chwili skończyłem kurację na drogi oddechowe środkiem DAC. To jest środek na drogi oddechowe, gronkowce i paciorkowce. Bardzo dobrze działa właśnie również przy adeno, przy takich różnych stresach gołębi i po tym również trzeba podać probiotyk. Teraz kolejną rzeczą, którą zrobię u swoich gołębi, to będzie podanie środka CatSprint w celu regeneracji nerek i wątroby przed samymi lotami. Zrobię tą kurację 3-4-dniową. I zaraz, tydzień przed pierwszym lotem, zaszczepię wszystkie gołębie szczepionką Orni 2 na drogi oddechowe. Pokażmy tą szczepionkę też. No to widzimy, tak ona wygląda. Tą szczepionkę szczepi się, koledzy, najpóźniej we wtorek po południu. 4 godziny przed karmieniem lub 4 godziny po karmieniu, żeby gołębie nie zwymiotowały, bo zdarzają się takie przypadki. Bo ktoś do mnie dzwoni, mówi, że ja w innych filmikach mówiłem, że w piątek. Nie, najpóźniej we wtorek, jak lot jest w niedzielę. To tą szczepionką szczepimy. I teraz chciałbym jeszcze pokazać tabletki Apartex, które działają bardzo dobrze na kokcydiozę. I drugą stronę pokażmy ich. Przed sezonem lotowym każdemu gołębiowi młodemu do dzioba po jednej tabletce. Czyli to są do indywidualnego podania. Każdy dostaje po jednej tabletce. To jest tylko tabletka na kokcydiozę, którą się podaje. I bardzo dobrze działa. I po trzecim locie można powtórzyć również gołębiom młodym. I teraz opowiem cały szczegółowy plan, który stosuję u gołębi młodych. Poniedziałek i wtorek, gdy gołębie wracają z lotu, dostają raz dziennie, rano na karmę, Golden Omega plus proteiny. Pokażmy to dokładnie, żebyśmy wiedzieli o dokładnie jakie produkty chodzi. I to dostają raz dziennie. Tutaj widzę małego pomocnika mamy. Tutaj córka, jak się nazywa, powiedzmy może? Córka nazywa się Livia. Livia. Brudna tutaj. Troszeczkę brudna. Mamusia tutaj idzie umyć. Dzieci tak właśnie jak mają. Loda jadła także. I jak powiedziałem, poniedziałek i wtorek raz dziennie dajemy Golden Omega i to. W poniedziałek i wtorek do wody dajemy pierwszy tydzień po locie, dajemy totalną dezynfekcję. Poniedziałek i wtorek do wody. Drugi tydzień
po drugim locie dajemy do wody środek DAC. Tu go mieliśmy na początku. Środek DAC. A trzeci tydzień, poniedziałek, wtorek i środa, dajemy środek CAT Sprint w celu regeneracji nerek i wątroby. W środę. Aha, jeszcze zapomniałem dodać, że poniedziałek i wtorek wieczorem na karmę zasiedlamy gołębie probiotykiem, bo po antybiotyku wiadomo, żeby podać im probiotyk. Swole bakterii tak. Budować. W środę gołębiom podajemy elektrolity, tak. Elektrofit i na karmę raz dziennie środek HCK. Możemy to podać z olejkiem albo z drożdżami piwnymi w płynie. Tutaj przepraszam, że powiem, tutaj przerwę, przepraszam. Tutaj dawki, jakie ilości, wszystko jest podane na opakowaniach tych środków, jest tak? Opisane. Wszystkie te środki, właśnie ja podaję jedną łyżkę na kilo karmy. To jest tak napisane? To jest tak, wszystko jest opisane. I ta dawka powinna być taka, jaka jest na opakowaniu, czy też można modyfikować w zależności można od tego? Można modyfikować, no bo wiadomo, każdy sobie może robić jak tam uważa. Ja daję jedną łyżkę na kilo karmy. Rozumiem. I w środę właśnie podaję elektrofit i podaję środek elektrofit do wody, środek HCK raz dziennie na karmę. W czwartek gołębiom podaję do wody Speed Power Fit. Tylko, że do gołębi młodych podajemy 10 cm na litr wody. 10 cm na litr wody. Ja to u młodych robię tak, że rano daję 5 cm na litr, żeby 20 gołębi wypiły w pół godziny. Cały dzień czysta woda, o 16 wodę czystą zabieram i drugą połowę 5 cm daję na 20 gołębi po południu. Na karmę daję gołębiom, już wcześniej wspominałem, ten propolis swój. Co robię? To ten, co mieliśmy na, tak, co mieliśmy na wcześniejszych na filmach. I polewam jedną łyżkę na kilo karmy i posypuję enterofitem. To jest ziółka, to są takie na dobre trawienie i na, no wiadomo, na kondycję gołębi. W piątek gołębiom do wody daję aminokwasy. Aminofit? Się aminofit, to się nazywa. To się 20 cm na litr wody. Rano i wieczorem, czyli znowu rozbijamy dawkę. 10 cm rano, żeby 20 gołębi wypiły, 10 cm wieczorem, żeby 20 gołębi wypiły. A wieczorem na karmę podaję gołębiom EGS-a. EGS to jest środek na drogi oddechowe. Rozrabiam 2 gramy, to jest na 1 litr wody, czyli daję go na karmę. 2 gramy na tyle karmy, ile 20 gołębi zje. Rozrabiam w 50 wody, wlewam na karmę, zostawiam do wyschnięcia i daję gołębiom do zjedzenia. W sobotę daję tylko czystą wodę i już gołębi nie karmię. W niedzielę, gdy gołębie przylatują z lotu, zawsze mają u mnie elektrofit. Do tego mają podane Junge Puder na chorobę młodych, na adeno. Wiadomo, teraz jest to tragiczna choroba w tym okresie. Wszyscy ludzie dzwonią, zamawiają. I zawsze w celu zapobiegania podaję to, elektrofit. Na karmę furoksinę rozrabiam i dodaję jedną tabletkę Paracoli Caps. Widzimy. Bo to też bardzo działa, bardzo dobrze działa na E. coli i na. I to jest cały mój system na gołębie młode. Nic więcej nie stosuję, nic więcej nie robię. Do tego tylko dochodzi karmienie, ale wiadomo, jak ktoś taki system kosztuje. Około 1300-1400 zł. A na ile gołębi to jest, przepraszam, te dawki tutaj? Na 100 gołębi to wystarcza i jeszcze dużo produktów z tego zostanie, bo to są też duże puszki na drugi rok na gołębie dorosłe. I nic innego nie robię, tylko to jest taki mój cały system, który stosuję już kilka lat i z bardzo dobrymi efektami. Znaczy jeszcze tam chyba dodam pytanie, tam jeszcze chodzi tylko jeszcze o treningi różnego rodzaju, inne prowadzenie. Oczywiście, tak? No młode wiadomo, że czym więcej się trenuje, tym lepiej lecą. Teraz ja już swoje wywiozłem na przykład 5 razy, dzisiaj były też na 40 km. Dobrze przyleciały. A kiedy sezon się zacznie, w czasie sezonu też je trenujesz w tygodniu? Jeżeli mam czas, to wywiozę je 2 razy w tygodniu na 40 km. Aha, czyli 2 razy w tygodniu w trakcie lotów gołębi młodych ty wywozisz? W środę na przykład i w piątek. Aha. Wywiozę gołębie. I wtedy tak samo podajesz te produkty dokładnie? Oczywiście, wszystko idzie to samo. I taki zestaw kosztuje około 1300-1400 zł. Ktoś zamawia u nas pełny zestaw, dostaje pomoc. Pokażmy jeszcze ten grafik. O, tu jest taki grafik. O, można wtedy jak ma wszystko stosować.
No i może zadzwonić i skorzystać też z porady. Oczywiście, dzwonią do nas ludzie i od razu udzielamy porady i od razu mówimy system karmienia, jaki mają, w jaki dzień, jaki mają karmę zastosować do tego programu. I tych programów już naprawdę bardzo dużo ludzi wzięło od nas i bardzo dużo ludzi jest zadowolonych na młode, jak i również na stare gołębie. Powiedzmy jeszcze o tym, że to, co mamy tutaj, te produkty wszystkie są to firmy Wet Shredder, tak? Tak, są to produkty firmy Wet Shredder, mają oryginalne hologramy. Pokażmy te hologramy, jak wyglądają tutaj, może do nich zbliżmy troszeczkę bliżej, bo żeby koledzy widzieli, gdyż zawsze to wiadomo, każdy hodowca stara się mieć ten produkt oryginalny, żeby już jeżeli te pieniądze przeznacza na środki swoje medyczne są tak. Wet Shredder, a środki kondycyjne są firmy Top Pigeons. Nie dajemy, drodzy koledzy, nikomu na sklepy tych produktów. Czyli można kupić je tylko u nas? Można kupić je tylko u nas, z tego względu, że naprawdę na rynku jest tak dużo podrób i nie chcemy, żeby te produkty były w różnych sklepach, żeby tego nie podrabiali. Jak ktoś zadzwoni do nas, zamawia u nas i coś jest nie tak, ja wtedy wiem, że mogę bezpośrednio zadzwonić do Shreddera i spytać się, gdzie, w czym tkwi problem, a nie, że wiadomo, ktoś narobił później, a wziąłem to, to nie działa, to nie to, jakiś cukier, puder w środku, a tak my mamy tylko, nie dajemy na sklepy, kto zamawia u nas, to jest 100% gwarancji i tak to wygląda. To jeżeli chodzi o program związany z tymi preparatami, jak stosować, a jak karmę stosujesz, jaką karmę w czasie lotów? To karmę już właśnie nie mogę wszystkiego powiedzieć, tylko wtedy jak ktoś bierze od nas zestaw, to wtedy mówię, jak ma karmić gołębie również, bo to jest bardzo ważne karmienie. Rozumiem, czyli krótko mówiąc, podsumowując, każdy, który zakupi taki cały kompletny program, otrzyma wsparcie w postaci tego grafiku i możliwości takiego jakby online'owego, telefonicznego wsparcia, oczywiście, konsultacji i wtedy może też dowiedzieć się więcej szczegółów w zależności już od tego, jakie będzie tam miał on pytania, tak? Tak. I wtedy o tej karmie, o tych innych rzeczach to do kolega Dominik tutaj powie. Tutaj na razie koledze dziękujemy, chyba że kolega coś chce jeszcze dodać nam. Może powiedzmy numer telefonu, na jaki dzwonić, bo powiedzmy jeszcze, że kolega teraz wyjeżdża akurat na Mazury, na wczasy. My tutaj robimy no do to niedzieli tak... mnie nie będzie. No właśnie, także można, jak się nazywa, tutaj dzwonić, ale sugerujemy w ograniczonym zakresie, gdyż kolega zapewne będzie zajęty rozrywkami nad jeziorami mazurskimi. A powiedzmy ten numer telefonu, na który dzwonić będzie można w razie czego? Bo drodzy koledzy, zawsze do mnie dzwonicie, ja nie zawsze mam czas odebrać, bo to przyjadą klienci po młode, to ktoś siedzi, komuś tłumaczę. Ale mamy jeszcze drugi numer, gdzie żona zawsze odbiera, spisuje zamówienia i ona już wszystko wie przez tyle lat, także każdemu również doradzi tak samo jak ja. To jest numer 665-869-236. Ciekawe jest, że kolega, przepraszam, że przerwę, że ten numer nie pamięta, tylko musiał sięgnąć, pościągał. To nic, to już tak, to już moje taki wstawka tylko. No bo to ma nowy numer. Aha, także. Rozumiem. Dobrze. Także życzymy koledze Dominikowi udanego wypoczynku, oczywiście razem z dziećmi i żoną, żeby tam miło spędził czas, a koledzy, żeby jak najwięcej skorzystali z tych rad, które kolega Dominik tutaj nam udziela w filmach, których kilka już oglądaliśmy i z tego co widzimy jest bardzo duże zainteresowanie tymi poradami, bo też powiedzmy, że są to porady po prostu mistrza, hodowcy na najwyższym polskim, no i europejskim poziomie. Czy coś jeszcze? Dziękuję, to wszystko. Dziękujemy bardzo wtedy i do zobaczenia. I jeszcze raz dobrego wypoczynku i udanych lotów gołębi morskich. Pozdrawiam wszystkich hodowców. Dziękuję.